Siemanko, siemanderko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Szacuneczek i pozdrowionka. Na początku tego filmu muszę powiedzieć tak zwanego disclaimera. Nie bardzo wiem, co oznacza disclaimer po polsku, ale no powiedzmy, że muszę coś wyjaśnić. Film ten absolutnie nie powinien być zrozumiany tak, że nowe gitary w sklepach muzycznych się do niczego nie nadają i że w ogóle sklepy muzyczne się do niczego nie nadają i że jest lipa. Absolutnie nie o to w tym filmie chodzi. Wręcz przeciwnie, chodzi tak naprawdę o to, żeby wyjaśnić pewną kwestię związaną z zakupem instrumentu nowego w sklepie muzycznym i trochę też będę usprawiedliwiać w tym filmie pracowników sklepów muzycznych. I tak to jest. Odkąd wróciłem do Polski, odkąd Fogownia przeniosła się tutaj do tego miejsca, współpracuję z kilkoma sklepami muzycznymi, współpracuję na takiej zasadzie, że mogę sobie wziąć instrumenty, sprawdzić je, dla was je ograć, przetestować, no zobaczyć o co chodzi. Do tej pory Fog był zasilany tak naprawdę z mojej kieszeni i generalnie no, kupowałem jakieś instrumenty w różnym stanie, doprowadzałem je do stanu takiego, żeby były jak najlepiej się da z nich coś wyciągnąć, ustawiałem samemu, remontowałem, czyściłem i tak dalej i potem je sprzedawałem albo sobie zostawiałem i tak się to kręciło, ale no jednym z mankamentów filmików było to, że nie było tych gitar nowych, nie było dostępu do nowych instrumentów, do nowych serii, nie można było sobie porównać starej produkcji z nową i generalnie bardzo się cieszę, że nawiązałem współpracę z różnymi sklepami, nie tylko z takich względów, że mogę w jakimś tam sensie sobie rozwinąć skrzydła i te fogi dla was kręcić z większym luzem, bo może nawet stało się to w jakiś sposób moją pracą, można tak to nazwać. Nie nazywam tego pracą, ale tak jest. Natomiast no mówię, no bardziej się cieszę z faktu takiego, że mogę sobie przetestować instrumenty nowe, które ostatnio wychodzą. I na tej podstawie chciałem dzisiaj odnieść się do następującej kwestii, która jest poruszana na wielu forach gitarowych. Kiedy ktoś pyta się o to, jaki instrument wybrać, jaką gitarę kupić i jak tego dokonać. Na moim kanale jest sporo materiałów o gitarach. Jest cała playlista Dobra i Tania Gitara Elektryczna, w której są zarówno gitary nowe, jak i gitary używane. Są filmy tematyczne w przedziałach cenowych o gitarach używanych. Jak mówię, ostatnio pojawiają się nowe gitary ze sklepów. Są poradniki, na co zwracać uwagę przy zakupie instrumentu używanego. Ale jednym z takich kluczowych tekstów, które jest na forach poruszany, jeśli ktoś pyta o to, jaką gitarę kupić, to jest takie hasełko: idź sobie do sklepu i kilka gitar ograj. I do tego chciałem się odnieść w tym odcinku. Pierwsza rzecz jest taka. Moim zdaniem nie każdy, kto zaczyna przygodę z instrumentem, wie świadomie, czego szukać, jeśli chodzi o takie coś jak ogranie instrumentu w sklepie. Oczywiście można iść z bardziej doświadczonym kolegą i można posiłkować się jego opinią. Oczywiście w sklepach muzycznych pracują doświadczeni muzycy, tacy sami jak każdy z nas, przeszli tą samą drogę od kiepskich instrumentów do lepszych, grali na większych scenach i mają doświadczenie. To nie są ludzie z przypadku, którzy wczoraj sprzedawali w Biedronce cebulę, tylko są to zawsze muzycy, czy tam bębniarze, czy gitarzyści. No zawsze wiesz, im większy sklep, tym tych ludzi jest więcej i ci ludzie też nie mają interesu tak naprawdę w tym, żeby wam wciskać buble, bo opinia w tym momencie jest ważniejsza niż wciskanie bubli i lepiej jest sprzedawać dobre rzeczy po prostu i dobrze komuś doradzić, bo wtedy ten ktoś do tego sklepu wróci. I no, nie spotkałem się ze sprzedawcami w ostatnich czasach, którzy wciskają ciemnotę. Myślę, że takie czasy się już skończyły i raczej ludzie podchodzą do sprawy uczciwie i traktują was tak, jakby traktowali siebie, jeśli do takiego sklepu wchodzicie. Ale jak mówię, no kwestia tego, że idź do sklepu i ograj, jeśli ktoś zna dwa akordy albo w ogóle nic nie wie, albo tam nauczył się niefortunnie połowy riffu z Enter Sandman. Słuchajcie,
czy tak naprawdę ogra taką gitarę i czy tak naprawdę dowie się, jak ta gitara brzmi i co ta gitara robi, abstrahując od tego, że zagra na zupełnie innym wzmacniaczu niż ma w domu, że to wszystko będzie inaczej brzmiało przez to, w jakim jest pomieszczeniu, że atmosfera w ogóle sklepu nie jest też takim miejscem, gdzie się fajnie ogrywa, bo jak ktoś na przykład idzie, no nie wiem, no ja tam już powiedzmy coś na gitarze wiem, więc nie mam wstydu, grałem na scenie, nie mam jakichś takich, a i tak mam jakąś blokadę, jak wchodzę do sklepu, że połowa umiejętności mnie od razu umiera, więc jak ktoś, których i tak nie mam, natomiast jeśli ktoś, no dopiero co się uczy i wybiera pierwszą, drugą gitarę, nie wiem, kupił sobie najpierw gitarę akustyczną, bo mu ktoś tam dał w prezencie, albo gdzieś tam uzbierał sobie i kupił jakąś pierwszą akustyczną i chce przesiąść się na elektryka, no to idzie do takiego sklepu i ma takie wrażenie takiej tremy, takiego wstydu, który powoduje, że tak naprawdę nie do końca jest w stanie na takiej gitarze zagrać. I tu jest właśnie to pytanie moje, czy tak naprawdę takie ogranie gitary, co ono ma nam dać i do czego ono ma służyć? No okej, no bierzemy sobie instrument. Niech za przykład posłuży nam tutaj taki instrument firmy B-Joe. Kansas, bardzo fajna gitara, zaraz się pojawi na filmikach, budżetowy instrument. Bierzemy sobie taki instrument, no i generalnie na co mamy tak naprawdę zwrócić uwagę? No mamy zwrócić uwagę na to, czy ta akcja jest tutaj niska, czy ta gitara jest wygodna, czy na tej gitarze, no nie wiem, jak ona gra, to tak naprawdę, czy my naprawdę jesteśmy w stanie w tym momencie naszego życia to ocenić, będąc nieświadomymi muzykami, ile tak naprawdę jest muzyków, którzy grają długo na scenie, a o brzmieniu tak średnio mają pojęcie. To też jest taka kwestia. Więc generalnie, słuchajcie, no oczywiście można iść, zobaczyć tam ten profil gryfu, czy tam pasuje, no bo wiadomo, że są gryfy grubsze, że są gryfy szersze, że są jakieś tam, wiecie, no progi większe, mniejsze i tak dalej. Można na to zwrócić uwagę, ale czy tak naprawdę, nie mając tej świadomości, wiemy, czego szukamy, czy będzie to tak, że jakieś tam pierwsze wrażenie spowoduje nam to, że wybierzemy ten, a nie inny instrument, nie? Oczywiście w tym momencie pojawiają się również też dwie kwestie do tego naszego wyboru, czyli po pierwsze, jaki gramy gatunek muzyczny, a po drugie, na czym gra nasz idol. Więc jeśli na przykład Slash gra na Les Paulu, to chcemy mieć Les Paula, dlatego Epiphone zrobił speciala w wersji AFD, który jest słaby. Ale ludzie go łykają, bo myślą, że to jest taka gitara, jaką ma Slash. Więc no, firmy też tam marketingiem próbują zadziałać na tenże faktor. Oczywiście fajnie jest wybrać sobie gitarę taką lub podobną do tej, jaką ma nasz idol, ale myślę, że to powinno być takie kryterium, które gdzieś tam sobie zostawiamy na koniec i nie powinniśmy wykluczać różnych innych gitar. Pojawia się również kwestia tego, czy są gitary do gatunków muzycznych jako takich. No i oczywiście są i nie ma, bo wprawny, dobry muzyk zagra praktycznie każdy gatunek muzyczny na praktycznie każdym instrumencie, ale początkujący gitarzysta już tak nie do końca to może osiągnąć. No i jeśli chcemy grać metal, no to ważne, żeby ten gryf był w miarę płaski, żeby ta gitara była w miarę wygodna, żeby był humbucker pod mostem. Jeśli chcemy grać trochę lżejsze klimaty, no to można pomyśleć nad singlami, czy P90, czy stratocasterowe, czyli jakiś tam styl gibsonowskiego grania lekkiego, czy styl fenderowskiego grania lekkiego. Oczywiście są jeszcze gitary różnego rodzaju, typu semi hollow body i tak dalej, i tak dalej. O rodzajach gitar myślę, że trzeba zrobić w ogóle kolejny nowy film. Już jest film u mnie na kanale, stary, dawno temu, o rodzajach gitar, na które bardzo serdecznie zapraszam. Jak mówię, na moim kanale jest naprawdę sporo tej wiedzy, którą można znaleźć. Wszystko jest pogrupowane w playlistach. Kolejną kwestią wyboru tutaj będzie oczywiście to, czy gitara ma mostek stały, czy ruchomy. I ja zawsze się śmieję, że w tanich gitarach wajcha jest po to, żeby dobrze wyglądała na zdjęciu i też, żeby przyciągała uwagę grającego. Użycie starej wersji tremola w chińskiej jego odsłonie bez ustawienia to jest raczej słaba opcja i nie polecam używania takiego tremola. Takie tremolo powinien wam serwisant gitarowy tak naprawdę dobrze zablokować i dobrze ustawić, żeby działało jak stały, więc tak naprawdę przy zakupie gitary dla początkujących raczej bym wybierał gitary z mostkiem stałym lub tremolo, które można zablokować. Unikałbym gitar z Floydem. Więc tu jest
Tu jest taka kwestia, że no zawsze mnie to zastanawiało, co to znaczy to idź i ograj, jeśli ktoś nie umie ograć. Nawet jeśli pójdziesz z kimś idź i ograj i ktoś za ciebie ogra, to on też wybierze to, że tak powiem, bardziej pod siebie ci doradzi. Więc tutaj jest to taka kwestia, że tak naprawdę trzeba zdobyć pewne doświadczenie, trzeba pewnych rzeczy się samemu nauczyć na własnych próbach, na własnych błędach, ażeby móc sobie jakąś tam opinię wyrobić. No i tutaj się pojawia kolejny argument na forach, że youtuberzy to kłamią, bo im płacą, bo nie wiem, ostatnio ktoś mi napisał, że się sprzedałem, bo pograłem sobie na gitarze Harley Benton. Słuchajcie, no mega mi się spodobała gitara Harley Benton, a przy okazji jest akurat w tym momencie jedyną gitarą w fogowni, na której mogłem grać, bo reszta mi się powichrowała i nad nimi pracuję. Ale no, że youtuberom płacą i youtuberzy kłamią i opinie w internecie na YouTubach to są w ogóle bez sensu, bo to jest wszystko opłacone. Really? Naprawdę? Naprawdę ktoś tak może pomyśleć? Ludzie. Błagam. Oczywiście, że są kanały. Typowe kanały zrobione przez sklepy. Gdzie te sklepy reklamują na swój sposób rzeczy, które sprzedają. Ale nawet te kanały wielkich koncernów, wielkich sklepów, nawet na tych kanałach wszystko można zobaczyć. Wszystko można usłyszeć. Jeśli ktoś nie mieszka w dużym mieście, gdzie są trzy sklepy muzyczne w odległości od siebie, tak jak w Łodzi są teraz na przykład trzy sklepy muzyczne w takim trójkącie, że właściwie w godzinę można je do wszystkich dojść pieszo w centrum. Jeśli ktoś nie mieszka w takim miejscu, jeśli ktoś kieruje się wyborem ze sklepów internetowych i generalnie szuka tej opinii, to gdzie ma jej szukać, jak nie na YouTubie? Tak naprawdę. I mówię, nawet te filmy sklepów dużych czy firm wielkich, one też coś wnoszą i mimo tego, że są zabarwione jakąś tam dozą do tego, że te sklepy chcą zareklamować, pokazać swój produkt z jak najlepszej strony, to też wnoszą jakąś wiedzę. A już youtuberzy, tacy jak ja, Bazok, CTG, Ola Englund, no oczywiście nie porównuje się tutaj do Oli Englunga w żaden sposób, ale no już nie wiem, HP, tak, i tak dalej, i tak dalej. Czy takie opinie, bo ktoś weźmie, nie wiem, no powiedzmy, że w Polsce bierze się od tam 500 do 1000 zł, strzelam, tak? Nie wiem, ile chłopaki biorą. Powiedzmy, że taki jest mniej więcej przedział, tam 500 zł za taki odcinek, gdzie się coś testuje i coś się sprawdza. To tak naprawdę płaci się za godziny siedzenia na montażu. Płaci się za to, że poświęca się temu robotę, że się przestawia te kamery, że się ustawia te plany, że się inwestuje w ten sprzęt. A sama gra na instrumencie, samo testowanie instrumentu, dla mnie to jest po prostu mega przyjemność i mega możliwość poznania jakiegoś grata, poznania jakiegoś sprzętu i dowiedzenia się więcej i rozwinięcia mojej własnej pasji. I dlatego to robię. To, że sobie zacząłem to kręcić na YouTube, najpierw kręciłem, jak mówię, swoje stare, używane instrumenty, potem zacząłem kręcić, teraz zacząłem kręcić jakieś tam nowe, od jakiegoś czasu też tam kiedyś były samiki, które się pojawiły u mnie i które są fajnymi instrumentami, a nie lubianymi, więc generalnie to wszystko powstaje z pasji. To jest tak, jak Tytus kiedyś powiedział. Tytus powiedział tak. Nie płacą ci za to, że grasz koncert. Płacą ci za to, że jedziesz busem. Płacą ci za to, że śpisz w hotelu bez swojej rodziny. Płacą ci za to, że ci marzną nogi zimą w tym busie. Płacą ci za to, że czekasz 2-3 godziny przed koncertem w jakiejś kanciapie, w jakiejś garderobie. A sam koncert, samo granie i samo tworzenie muzyki to jest czysta przyjemność. To jest pasja, którą każdy z nas ma. Więc nie jest tak, że youtuberzy kłamią. Oczywiście może i są tacy, co kłamią, ale na przykład ci, których ja znam, czyli właśnie wspomniani, nie, już siedźmy sobie na tym polskim poletku i powiedzmy, że ten trójkącik Xantyp, CTG i Bazok w tym momencie wymienię. Słuchajcie, żaden z nas nie zrobił testu, że coś jest fajne, jeśli fajne nie było. Jeśli coś nie było fajne i kupiłem to sam, to u mnie w każdym filmie o tym możecie zobaczyć. Jeśli coś było do pokazania, to w takim filmie na YouTubie to jest pokazane. Są zbliżenia, są brzmienia na różnych wzmacniaczach i tak dalej, i tak dalej.
I naprawdę taki film może być opiniotwórczy. Ja nie chcę to nikogo do tego przekonywać, bo kto ma rozum, to wie, że to tak właśnie jest. I nie wiem, jakim trzeba być cebulakiem, żeby w ogóle wymyśleć takie coś, że ktoś bierze pieniądze i coś chwali. Jeśli coś jest kijowe i ktoś mi to zaproponował do testów, za które chce mi zapłacić pieniądze, a mi się to nie podoba i mówię mu, słuchaj, no ale ja nie mogę tego powiedzieć, że to jest fajne, bo mi się to nie podoba, to po prostu nie robię takiego testu. Za każdym razem, jeśli robię jakiś test na YouTubie, pierwszą i podstawową zasadą współpracy jest to, że nie będę kłamał i że muszę powiedzieć, jakie są wady czegoś tam i pokazać nie tylko zalety takiego czegoś, ale również coś, co gdzieś mi się nie podoba. I myślę, że to widać w filmikach tego naszego trójkącika bardzo, bardzo dobrze. Więc słuchajcie, no to nie jest tak, że my robimy testy za pieniądze i coś chwalimy. Robimy testy dla was z pasji, ażebyście po prostu mogli, nie musząc iść do sklepu, na swój sposób wyrobić sobie jakąś opinię i znaleźć jakiś pogląd. Chociażby po to, żeby potem idąc do takiego sklepu, jeśli już chcecie iść i ograć, wiedzieć, czego mniej więcej szukać i na co zwrócić uwagę. I takie rady są właśnie na kanałach gitarowych i po to one są. Oczywiście nie myślcie sobie również, że tym filmem i tym, co mam tutaj do powiedzenia, chcę kogokolwiek odwieść od chodzenia do sklepu i ogrania, wzięcia do ręki gitary. Nie, oczywiście sklep muzyczny jest takim miejscem, do którego należy iść i sobie te gitary obmacać, obejrzeć, sprawdzić, która nam w jakimś tam sensie leży, podoba się wizualnie, ocenić własnym okiem, jak jest zrobiona jedna, jak jest zrobiona druga, i jest to fakt oczywisty. Tak? Oczywiście niezbitym jest fakt tutaj, że tak należy zrobić. Natomiast na rany Chrystusa, jeśli też idziecie do takiego sklepu i sprzedawca z wami usiądzie, poświęci wam pół godziny i doradzi, to nie róbcie potem tak, że kupujecie w internecie tą samą gitarę w tańszym sklepie. Spróbujcie się dogadać o rabat i raczej szanujcie tą jego pracę i szanujcie to, że ten czas wam poświęcił. Wiecie, no sklepy mają różne ceny, ale zawsze można się dogadać i ci ludzie są naprawdę otwarci na pewnego rodzaju propozycje i zawsze w tych cenach są jakieś tam widełki, więc no... Tak jak mówię, no warto jest wejść do sklepu i gitarę obejrzeć, mimo tego, że uważam, że w gitarach do 1500 zł nie ma się też co takich nowych, czy tam nawet do 2000 zł, no ale no powiedzmy w takiej sferze tam 1500 dla takich gitar, którzy zaczynają, nie ma się co doszukiwać super jakichś ultra brzmień, super wielkich różnic pomiędzy Kortem, Jacksonem a Ibanezem, to wszystko wychodzi z tych samych fabryk. Sugerujmy się opiniami z YouTube'a, sugerujmy się opiniami ludzi na forum, miejmy swoje zdanie, posłuchajmy sprzedawcy i wybierajcie mądrze. Im więcej tych informacji zaczerpniecie, im więcej tego wszystkiego sprawdzicie przed zakupem, chociażby na takim kanale jak właśnie mój, czy CTG TV, które bardzo polecam, albo u Gajosa na Gita TV też jest sporo różnych ciekawostek, tylko mało kręci, to jak mówię, będziecie więcej wiedzieć, będziecie bardziej świadomi, a o to też chodzi w tym wszystkim, żebyście się rozwijali. Wracając do samej kwestii tego, że idź i ograj do sklepu i do tego, co powiedziałem na samym początku tego filmu, czyli do kwestii tego, że nie chcę tutaj nic mówić złego na temat sklepów muzycznych, bo pracują w nich tacy sami muzycy jak my i robią to z pasji. Słuchajcie, kiedyś jak były sklepy, w których było 50 gitar i dwóch pracowników. Nie wiem, jak ja pracowałem w Music Topie w Łodzi, w takim słynnym sklepie w Saspolu, a potem na Piotrkowskiej. No to tam było, nie wiem, 30-50 gitar góra i rzeczywiście staraliśmy się je wszystkie ustawiać, staraliśmy się je doprowadzić do tego, że jeśli ktoś je bierze do ręki, to przychodzi i chce tą gitarę kupić. To są czasy przedinternetowe, to są czasy przed masową, znaczy była masowa produkcja, ale to nie było na tak wielką skalę jak teraz. W tym momencie wchodzą do takiego sklepu jak Reeve, w Guitar Center, tam nie wiem, no jakie tam sklepy są wielkie, mamy 200 gitar powieszonych. Czy naprawdę wyobrażacie sobie to, że w takim sklepie jest ktoś, kto poświęca czas tylko i wyłącznie na wyregulowanie tych gitar?
Nie do końca. I nie jest to wcale wina tego, że komuś się nie chce, że komuś, że to jest, nie wiem, coś, czego oni nie chcą robić. Po prostu jest taki natłok pracy i w 8 godzin ci ludzie nie są w stanie tego zrobić. Podejrzewam, że większość sklepów ma takie coś, że jest, nie wiem, w Rifie w Łodzi jest takie stanowisko. Jasiu, bębniarz zresztą, bardzo pozdrawiam. Uczył się od Huberta, pracował z Hubertem. Wiem, że zajebiście potrafi ustawić instrument. Mają stanowisko z kocykiem i tak dalej, w którym mogą ustawić instrument. Więc jeśli jesteście już w miarę świadomi tego, co chcecie kupić, i wchodzicie i sobie pokazujecie tą gitarę, to na pewno w takim sklepie, na szybciutko, w podstawowy taki setupik, który doprowadzi ją do, powiedzmy, grywalności, panowie pracujący w takich sklepach są w stanie wykonać. Ale bierzemy sobie jakąś tam gitarkę. Ta gitarka też się pojawi za chwileczkę we mgle. Bierzemy sobie jakąś tam gitarkę. No i powiem wam tak. Ta gitara, którą trzymam w ręku, Fender Jazz Master, jest absolutnie nieustawiona. Ma wysoką akcję strun, ma troszeczkę zbyt łódkowy gryf, ma nieustawione przetworniki. Jest tak, jak przyszła z fabryki. Jest taka, jakbyście ją po prostu wyjęli z pudełka, chłopaki ją powiesili na ścianie i generalnie, no niestety, ale w tym momencie ona nie jest grywalna. No i ktoś sobie idzie do sklepu, bierze taki instrument, obejrzał taki instrument na YouTubie, wow, ale kolesiowi to gra, bierze ten instrument, a tutaj jest, mówię, akcja 6 mm nad gryfem i tak dalej, i on sobie myśli tak, po pierwsze, ale mnie ten gościu tam w tym YouTubie okłamał, ale ci goście na tych forach mnie okłamali, ale ta reklama tego sklepu mnie okłamała, ale to, ale tam. Albo jeszcze gorzej, wchodzi potem na forum i na podstawie takiej gitary wypisuje różne opinie, a że takie Fendery teraz to jakoś spadła, a to, że Gibsony kiedyś to były lepsze, bo on o tym czytał, że w 65 to lepsze Gibsony robili, a teraz to nie, to już nie jest to samo, lepiej sobie kupić coś tam. Wiecie, no fora też są pełne różnych takich opinii, które nie do końca są oparte o prawdę. Chociaż są osoby, które się na nich znają i walczą, to ta walka jest ciężka. Robiłem to kilka lat. A tak naprawdę ten instrument wymaga godziny roboty, żeby go ustawić i doprowadzić do grywalności. Zajebista gitara, bezproblemowo się ustawi i bezproblemowo będzie do zrobienia. Wszystko tutaj będzie grało i bucało i wtedy będzie można wyrobić sobie opinię i na niej pograć. Większość gitar, które ostatnio do mnie wpadają, większość gitar nowych ze sklepu jest dosyć przesuszone, jest takie, że ma takie, już mówiłem o tym wielokrotnie, na podstrunnicy jest takie residue od tej pasty polerskiej i to są wszystko gitary wyjęte nowiutkie ze sklepu po quality control, po czekach w fabrykach, nie? I one takie są i te gitary w 90% pierwsze co trzeba w nich zrobić to wymienić strunę, ustawić menzurę, ustawić akcję strun, wyczyścić podstrunnicę, przeczyścić gitarę i po prostu doprowadzić ją do używalności. To są podstawowe rzeczy. Polerka progów, to są podstawowe rzeczy. Pamiętajcie o tym, że tak, czasami taka gitara jedzie przez cały świat. Nawet jak jest ustawiona w Korei, czy w Indonezji, czy w Chinach przez ludzi, którzy też tam pracują, to jest ustawiona tak optymalnie, żeby nic nie brzęczało, żeby wszystko się zgadzało, ale zawsze można ją zrobić lepiej. Zawsze można w nią włożyć trochę pracy i doprowadzić ją do lepszego użytkowania. Oczywiście, że są małe sklepiki, gdzie ludzie mają tego typu pasje i sobie to robią i gdzieś tam w tych gitarach dłubią. Ale z drugiej strony,
jak mówię, no są te sklepy duże, gdzie ten przemiał tych rzeczy, mamy są nie tylko gitary, nie? Klawisze, bębny, talerze, trzeba przyjąć dostawę, trzeba wysłać wysyłkowo jakieś rzeczy, trzeba uprzątnąć, poodkurzać, trzeba odkurzyć półki, trzeba poprzestawiać ekspozycję, przychodzi jakiś tam przedstawiciel handlowy z jakiegoś sklepu, o nie, tutaj te moje efekty źle stoją, weź tutaj to poprzestawiaj. Tam jest naprawdę multum roboty. Pracowałem kiedyś w sklepie muzycznym i wtedy było multum roboty, a teraz przy tym natłoku sprzętu jest jeszcze więcej tej roboty. I tutaj pojawia się kolejna kwestia. Kwestia serwisanta gitarowego. Kim jest serwisant gitarowy i dlaczego, czym się różni od lutnika? Bo lutnik robi skrzypce i kontrabasy. I potrafi zrobić gitarę akustyczną. W Polsce mówi się na to lutnik. Ja będę z tym walczył. Generalnie większość ludzi jest raczej serwisantami. Nawet jeśli zrobili kilka gitar elektrycznych, no to zahaczają o lutnictwo. Ale większość gitar prowadzi, znaczy większość ludzi prowadzi serwisy gitarowe. Tych serwisów jest coraz więcej ludzi przekłada tą pasję i to doświadczenie na to, żeby to robić. Jest coraz więcej fajnych narzędzi, których kiedyś nie było i naprawdę jest coraz łatwiej to zrobić. Jest wiele informacji w internecie i można się nauczyć na doświadczeniu. Ja nauczyłem się od Artura Dogiela, nauczyłem się na około 800, jak nie więcej, gitarach, które sam ponaprawiałem, przetestowałem, porobiłem, wszystko doprowadziłem do ideału i mogę powiedzieć, że w tym momencie idzie mi to całkiem nieźle i że jestem generalnie zadowolony ze swojej pracy. I w tym momencie mówię, pojawia się ta kwestia, że tak naprawdę kupując gitarę nową, warto zainwestować to 100-200 zł. Tak mniej więcej są, takie są mniej więcej ceny. Jak powiedziałem, wymianę strun, polerkę, konserwację podstrunnicy i warto tą gitarę, o nią dbać i chodzić tak gdzieś co pół roku sprawdzić, jeśli nie umiecie zrobić tego sami. Zakładam, że ktoś, kto rozpoczyna przygodę z instrumentem, chce się na nim nauczyć grać, a nie do końca musi chcieć ustawiać taką gitarę i wiedzieć o tym wszystkim, w którą stronę kręcić kluczem, jak dokręcić klucze, te tuning pegs, jak ustawić mostek i tak dalej, i tak dalej. Chodźcie do swojego lokalnego serwisanta, wspomagajcie jego pracę, wspomagajcie jego pasję. To po pierwsze pomoże waszemu instrumentowi, po drugie poznacie muzyków, po trzecie wejdziecie w środowisko, po czwarte może się czegoś nauczycie. Znam ludzi, którzy tak rozpoczęli swoją przygodę i chodzili do kogoś podpatrywać, pomagać. Teraz mają swoje własne serwisy. Pozdro Konrad z Daktona. Generalnie to jest też rozwój. Na swoim kanale mam cykl PGR, w którym mówię o tym, pokazuję wam, jakie ścieżki w życiu może wyznaczyć wam gitara. Ja nie zostałem gwiazdą, mimo tego, że byłem blisko. Nie nauczyłem się grać arpeggia Lama, ale nauczyłem się serwisować instrumenty. Nazbierałem sobie tych instrumentów, nazbierałem sobie wzmacniaczy, mam pasję brzmieniową, lubię się tym otaczać. Do tego mnie to doprowadziło. Ta ścieżka gitary jest taki kanał w ogóle, nie wiem, czy jeszcze jest. Ta ścieżka gitary w ogóle jest tak szeroka, że naprawdę możemy iść w różnych kierunkach i może ona nam wiele, wiele dać radości. Kolejna kwestia, która się pojawia w całym tym moim dzisiejszym wywodzie. Dawno nie było takich wywodów na FOG, ale myślę, że to jest potrzebne. Kolejna kwestia to jest zakup w sklepie internetowym. Zakup w sklepie internetowym, gdzie sobie oglądamy coś na obrazku, płacimy pieniążki z karty, nie widzimy, że nam znikają, punkty, dolary, punkty uciekają i za 2-3 dni mamy paczkę przywiezioną kurierem. No, słuchajcie, tutaj jest loteria znowu, bo mamy do czynienia z instrumentami, które mogą być fabrycznie ustawione idealnie, mogą być fabrycznie ustawione, nieustawione w ogóle. Wtedy musimy taką gitarę odesłać do sklepu, reklamować, pytać się do sklepu, o co chodzi. Oczywiście sklepy wam to przyjmą i sklepy wam naprawią taki instrument, sklepy wam to zrobią i będzie wszystko git, ale dużo to wymaga zachodu. Znowu, odnajdźcie swój własny serwisik gdzieś koło tego, to są rzeczy, koło waszego miejsca zamieszkania, to są rzeczy, które naprawdę można wyregulować. No. Tutaj na przykład gitarka B-Joe, niewiele w niej trzeba będzie zrobić.
troszeczkę gdzieś tam podustawić. Tu też są różne inne warunki pogodowe. W domu będziecie mieli inne warunki, w sensie wilgotności, klimatyczne, ciepłe i tak dalej. Więc słuchajcie, no tutaj na przykład nie trzeba wiele robić. Nie? Tutaj... Tutaj mamy gitarę, która jest wyjęta prosto z futerału. No mówię, na tej postrunicy jest takie coś, co trzeba tutaj, co trzeba wyczyścić. Z reguły struny w gitarach takich nowych prosto ze sklepu. Słuchajcie, no to pół roku na przykład sobie wisi taka gitara w sklepie albo jedzie przez 3 miesiące statkiem. Te struny nie nadają się do niczego i powodują to, że ten syndrom idź i ograj, ten pierwszy element, z którego wydobywa się dźwięk, tam nic, nawet jak wstawiają Daddario, eliksiry czy cokolwiek innego, no to z mojego doświadczenia wiem, że struny to jest pierwsza rzecz, jaką należy wymienić, więc od razu sobie kupcie struny jakiejś fajnej firmy i od razu je po prostu też poproście kogoś, żeby wam je zmienił. Naprawdę warto to zrobić. Jak mówię, te gitary ze sklepów internetowych przychodzi absolutna loteria. Inna kwestia jest jeszcze taka przy tych gitarach ze sklepów internetowych kupowanych wysyłkowo. Większość z nich to nigdy nie miało otworzonego pudełka. Po prostu, no, ludzie polegają na quality control, na kontroli jakości z fabryki. Jeśli wszystko będzie git, to git, a jeśli nie, no to gitara wróci i wam ją ewentualnie podregulują, naprawią albo wyślą kolejną, a tamtą naprawią komuś innemu, w sensie nie naprawią, bo to jest złe słowo, wyregulują. I doprowadzą do używalności i wyślą komuś następnemu, więc... Jak mówię, gitary nowe są zajebiste, gitary nowe są takie, że tam nie będę mówił o jakim rozdziewiczaniu i o tym, że ktoś po raz pierwszy sobie chce grać na takim instrumencie. I tak ta pani, która tą kontrolę jakości w Indonezji robi w tej chustce na głowie, to już i tak grała na tej gitarze, więc ona już ją tam rozdziewiczyła. Natomiast, słuchajcie, no są fajne, bo jest dużo różnych nowych modeli, można sobie wybrać... niezniszczony instrument, jeśli ktoś lubi. Można naprawdę spośród tej gamy powybierać, co się chce i jak się chce. I tego jest coraz więcej, jest coraz taniej, jest coraz lepiej. I nie ma też co tam bredzić o jakichś chińskich maszynach CNC, że w ogóle tam wycinają wszystko, co bardzo dobrze, że wycinają wszystko, co leci. Bo są 800 zł, w tym momencie można kupić naprawdę zajebisty instrument, który nadaje się chociażby taki, albo chociażby właśnie wspomniany HB, czyli taki, albo nawet jakiś tam firmowy Epiphone, czy cokolwiek innego, vintage. Znaczy to też są firmowe, no, ale w sensie taki z tych marek takich, które są uznawane za bardziej gitarowe. Generalnie, słuchajcie, zajebiście, że są coraz tańsze i coraz lepsze gitary i że ludzie w tym momencie nie muszą zaczynać na kosmosach. Na takim to by pewnie parę osób chciało. Ale no w sensie na jakichś paździerzach i tak dalej, no że... To jest mega piękne i cieszcie się z tego, że są takie czasy. Pozostaje jeszcze kwestia gitar oczywiście używanych też, o których jest film u mnie na kanale i jest taki film, gdzie mówię różnice pomiędzy zakupem gitary używanej i gitary nowej i wychwalam wszystkie plusy zakupu gitary używanej. Jest bardzo dużo testów gitar używanych na moim kanale. Tak jak powiedziałem, są osoby, które chcą kupić gitarę nową. Są osoby, które nie boją się kupić gitary używanej. Tutaj też na swój sposób jest to pewnego rodzaju loteria, ale no myślę, że są już zaufani sprzedawcy gitar używanych w internecie. Ja ostatnio trochę mniej sprzedaję i nie wiem, czy ogólnie jeszcze do tego wrócę, zobaczymy. Natomiast no są firmy, które zajmują się sprzętem używanym i generalnie też o ten sprzęt dbają i też go ustawiają. Są ludzie prywatni, którzy też o instrument dbali. Im więcej, tak jak doradzałem w filmie, jak kupić gitarę na Allegro w Elixie, im więcej zdjęć, im więcej opisu, im lepszy kontakt ze sprzedającym, tym można się więcej dowiedzieć. Słuchajcie, teraz smartfonem można nakręcić 3-minutowy film, którym pokazujemy każdy mankament instrumentu i każdy wam może to omówić. Poproście kogoś, ażeby właśnie taki film wam nagrał. Każdy detal niech omówi, jak to wszystko było używane. Jeśli ktoś chce sprzedać rzecz, to powinno mu zależeć na kliencie. No ja z takiego założenia wychodzę, że to klient jest najważniejszy i obojętnie, czy jest to sklep, czy jest to osoba prywatna, no to
osoba, która następnym będzie właścicielem instrumentu, wzmacniacza czy czegokolwiek, powinna naprawdę zostać obsłużona w pełni i jak najlepiej. Słuchajcie, czy ja powiedziałem już wszystko? Chyba tak. I chyba generalnie w tym momencie mogę powiedzieć tak. Wsiadam w auto, zabieram tego Fendera do gitarowej mgły i go ustawię. Pokażę wam go, jak wyglądał przed, jak wyglądał po. Powiem wam, co było w nim zrobione. I polecam wszystkim wspieranie lokalnych serwisów gitarowych. Oczywiście w tym momencie zapraszam. Autopromocja nie hańbi, jak to mówią w pewnym radiu. W tym momencie zapraszam do swojego serwisu gitarowego w Łodzi. Kontakt jest na dole, przez maila, przez fanpage'a, na Facebooku, przez telefon. Zrobię wam z przyjemnością polerkę, wyczyszczenie instrumentu i wszystko, wszystko, co trzeba zrobić, żeby gitarę doprowadzić do jak najzajebistszej postaci. Jeśli kupiliście gitarę nową, to też nie zawracajcie głowy w tych sklepach tym ludziom, tylko idźcie do konkretnej osoby, która się tym zajmuje. Pogadajcie o gitarach, czegoś się dowiecie, coś zobaczycie, czegoś się nauczycie. I to chyba tyle w tym momencie. Czekam oczywiście na wasze komentarze. Czekam oczywiście na wasze hejty. Myślę, że nie powiedziałem nic, co tutaj można hejtować. Oczywiście, jeśli ktoś ma inne zdanie, oczywiście, jeśli ktoś uważa, że powiedziałem jakieś bzdury, być może nawet ma rację. Oczywiście, jeśli jest tak, że z czymś się nie zgadzacie, to jak mówię, czekam na ten komentarz i chciałbym go usłyszeć. Oczywiście nikogo nie chciałem urazić w tym filmie, nikogo opinii, a tym bardziej nikogo personalnie nie chciałem urazić. Wyraziłem swoją opinię na ten temat. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym kanał Filmiki o Gitarach Xantip 77 Fog na Patronite i poprzez YouTube. Dzięki wam wolność twórcza jest dużo większa i radość ze stworzenia jest dużo większa. Dzięki wam pomysły, które wpadają mi do głowy, mogą być przedstawiane na bieżąco i nie uciekają, nie muszę ich zapisywać w zeszycie. Ewentualnie co robię, to zapisuję je w formie wideo na dysku, a potem montuję. Pozdrawiam wszystkich serwisantów gitarowych, pozdrawiam wszystkich doradców gitarowych. Pamiętajcie o tym, że wasza opinia jest też tylko waszą opinią i wasze wrażenie będzie też tylko waszym wrażeniem. Tak jest na moim kanale. Jeśli ja mówię, że coś jest zajebiste, to znaczy, że ja uważam, że to jest zajebiste, a nie jestem żadną wyrocznią, która uważa, że to jest najlepsza rzecz na świecie i tylko ja wiem, że tak jest. I jestem jedyną osobą na świecie, która wie, że właśnie tak to wygląda. To tak nie jest. Każdy z nas ma troszeczkę inną tą percepcję, ale opiniami należy się dzielić. Po to jest ten kanał, po to był ten filmik, a teraz przenosimy się już na stolik serwisanta. Trzymajcie się. Słuchajcie, więc to jest instrument w tym momencie. Ma wysuszoną podstrunnicę. Trzeba tą podstrunnicę tutaj doprowadzić do stanu takiego, żeby była po prostu no, nieprzesuszona. To jest mankament wielu instrumentów. Oczywiście w sensie takich prosto ze sklepu, prosto z pudełka. Nic złego, nic z czym się, jak powiedziałem wcześniej, nie da nic zrobić. Oczywiście jest do ustawienia mostek, radius. Pierwsze co sprawdzamy specjalną linijką. Ktoś mnie ostatnio opieprzył, że patrzę na oko, że na oko sprawdzam wykrzywienie gryfu. Najpierw zawsze sprawdza się na oko. Najpierw się zawsze sprawdza na oko, a potem generalnie jest do tego specjalny przyrząd. Nie trzeba nawet kapodastrem nawet nie trzeba robić i nie trzeba nic przyciskać i sprawdzać szczelinomierzem. Wszystko to mam, kolego. Bardzo cię pozdrawiam. Jak widać, specjalnie robione dla ale nas. Ale mam specjalną tutaj linijkę. Po prostu. No i łycha w tym gryfie jest mega. Jak widać, są te prześwity dość konkretne, więc to już trzeba będzie pręt ustawić. Dalej, jak mówię, no idziecie do sklepu, chcecie ograć fabrycznie nowy instrument, a ten instrument na 12 progu ma 2,25 spokojnie. 2,25 i 2,5. 2,75. 2,75, więc generalnie no dużo, za dużo. Więc podstawowe rzeczy, które tutaj w tym instrumencie zrobimy, to będzie
konserwacja podstrunnicy, polerowanie progów. Nie będziemy wymieniać strun, bo to jest instrument nowy ze sklepu i robimy to za free, że tak powiem, na potrzeby tego odcinka. Chłopaki nawet nie wiedzą, że to jest robione. Ustawienie gryfu, ustawienie wysokości strun razem z, co jest bardzo ważne, odpowiednim radiusem, do czego ja akurat używam takich specjalnych blaszek. To się tutaj tak elegancko wkłada i dzięki temu można ładnie ustawić. Nawet tak. To są tak wysoko, że wchodzi ten. Widać. A nawet generalnie można to, tym ustawiamy radiusy takimi specjalnymi blaszkami, to bardzo, bardzo pomaga. Potem jeszcze, mimo tego, to jest, tutaj jest książkowo 2,5, potem jeszcze próbujemy zawsze taki instrument obniżyć, więc jak mówię, my się w tym momencie bierzemy za robotę. Filmiki z tego, jak to się robi i generalnie co tutaj się dzieje, będą się pojawiały. Pokażę Wam, jak już będzie zrobione. I jak mówię, dbajcie o lokalnych serwisantów gitarowych, tak jak oni będą dbali o Wasze gitary. A gole się w sklepach, niech Wam sprzedają i doradzają i też będzie dobrze. No, każdy będzie zadowolony. No to fajna ta gitara, bardzo mi się podoba. Jaram się, że będzie test. A to jest tak z grubsza mój serwis, do którego chciałem Was oczywiście zaprosić, jeśli jesteście tam z okolic Łodzi. Nie oszczędzam na środkach do czyszczenia, nie oszczędzam na narzędziach. Wszystko tu jest najwyższej klasy i najlepsze. Bardzo lubię te rzeczy od Nomada. Nie reklamuję, nie mam z nimi nic wspólnego, ale po prostu uważam, że są w tym momencie najlepsze. Nawet na szmatkach, słuchajcie, nie oszczędzam. Mam dwie prasy do robienia progów, specjalne imadełko. No jest tutaj oświetlenie, żeby było wszystko ładnie widać. No słuchajcie, jak mówię, uwielbiam to robić, nauczyłem się tego robić przez lata i jest to moją pasją w tym momencie, żeby te gitarki naprawiać. No, zawsze można wejść na chwilkę, posiedzieć też, może niektóre rzeczy można zrobić trochę na szybciej. Są magazyny stare, które można sobie przejrzeć, można spojrzeć na moją wspaniałą półeczkę z efektami. Może nawet pozwolę Wam przeczytać na chwilę jakąś książkę. Więc no mówię, wspierajcie swoich serwisantów gitarowych. To naprawdę, naprawdę warto. No i gitarka wstępnie, delikatnie ustawiona. Drewno Yatoba ma trochę jaśniejszą barwę jednak niż palisander. Ale no już nie jest takie suche i już to widać. Oczywiście progi są po polerce. No i oczywiście udało się ustawić bardzo ładną akcję strun. Tutaj słuchajcie, jest, już Wam mówię, tutaj jest na poniżej 1,50, nie wiem czy to widać, poniżej 1,50, a troszeczkę powyżej 1,25, może nawet jest 1,25, także jest całkiem ładnie. Tutaj wyszło tak gdzieś 1,75, no mniej więcej tak to wygląda, więc wszystko udało się elegancko zrobić. Jak mówię, struny są stare, przeczyściłem też te strunki, ale gitara zyskała. Teraz można iść do sklepu i ją ogrywać. Teraz można taką gitarę ograć i nie będzie bólu. Bardzo dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka do końca. No, mam nadzieję, że było warto i że dowiedzieliście się różnych ciekawych rzeczy i Wasza wiedza i Wasze podejście do instrumentu, jakim jest gitara elektryczna, zyskało i się zmieniło. Jeśli macie coś mądrego do powiedzenia w komentarzu, to ja zapraszam. Jeśli chcielibyście polubić ten filmik, to też zapraszam. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, obejrzeliście do końca i jeszcze nie zasubskrybowaliście, to również zapraszam, bo jest tutaj sporo treści, które mogą was zainteresować. Natomiast jeśli już to wszystko zrobiliście, a nie macie nic mądrego do powiedzenia w komentarzu, to napiszcie hashtag gitarowa mgła. Tak, dla zasięgów. Trzymajcie się, dziękuję bardzo, pozdrawiam, to mówiłem ja, Ksan Tompek, prezes, trener pierwszej klasy.